MKS Grudziądz wygrywa z AZS UMK Toruń 24-18. W pierwszej połowie prowadzą jednak goście, a MKS przegrywa 9-11. Dopiero druga część spotkania daje dużą przewagę zespołowi z Grudziądza. Po 22 spotkaniach MKS Grudziądz na drugiej pozycji w tabeli z 32 punktami. Spotkanie wygrane, ale tutaj pod tą waszą bramką, no tak przeciwnik dosyć mocno się wspiera. Możemy powiedzieć, że chyba większą część spotkania to oni spędzili pod waszą bramką ten czas. Nieskutecznie. Zespół z Torunia, zawsze jest tak, że drużyny słabsze chcą się zmobilizować i pokonać drużynę znacznie wyżej w tabeli. I to udawało im się w pierwszej części, całą pierwszą połowę zespół z Torunia prowadził i zasłużenie. Nasz mankament to była skuteczność w pierwszych minutach spotkania. No i potworne błędy w obronie. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z rzucającymi, zbyt duże luki były między zawodnikami. To wszystko się nałożyło, że Torunianie wygrali pierwszą połowę zasłużenie. My weszliśmy w swoje tempo dopiero, można powiedzieć, 20 minut drugiej połowy. Zagraliśmy normalnie, tak jak powinniśmy zagrać, agresywnie w obronie i to, co było do rzucenia, zdobywaliśmy bramki. I tak powinno trzeba było grać całe spotkanie i nie byłoby tyle nerwów i niepotrzebnego strachu. Jakieś kontuzje w tej chwili z ważniejszych zawodników? Andrzej Jaworski prawdopodobnie podkręcił staw kolanowy, jest w tej chwili w szpitalu. Nic więcej nie mogę powiedzieć, póki tam nie zobaczymy diagnozę. Prawdopodobnie na drewo wiązania krzyżowe, także już w tym sezonie nie zagra. Kolejny mecz? Za tydzień w sobotę w Gryfinie.